Rynek robodoradztwa na świecie rośnie. Czy w Polsce ma ono przyszłość? Czy algorytmy wyręczą nas w inwestowaniu? Rozpoczynamy kolejny program prosto z parkietu. Przemysław Tychmanowicz, dzień dobry. A moim gościem jest Marcin Zaniewicz, konsultant biznesowy Asseco Poland. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy oczywiście rozmawiać o wspomnianym robodoradztwie. Panie Marcinie, robodoradztwo na świecie, a w Polsce, jak daleko jesteśmy w tyle? Bo to, że jesteśmy w tyle, to jest chyba pewne. No cóż, nie ma sensu sprzeczać się z rzeczywistością. Jest to faktem. Ocenia się dzisiaj, że rynek robodoradztwa na świecie to kapitały rzędu 1,5 miliarda dolarów znajdujące się w zarządzaniu, a z usług robodoradztwa korzysta około 350 milionów użytkowników. Dzisiaj tym dominującym rynkiem są Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. My staramy się gonić. Pojawiają się nowe inicjatywy, nowe podmioty, które próbują nadrabiać zaległości, bo niewątpliwie na zaległości już mamy. No, to wynika z wielu czynników. Jednym z nich jest na pewno ten krótki okres funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Niskie aktywa posiadane przez takiego przeciętnego Kowalskiego. A trzecim czynnikiem jest to, że istnieje brak wiedzy ekonomicznej i brak świadomości o konieczności dywersyfikacji naszych oszczędności w celu ich pomnażania. Jesteśmy daleko. Ja oceniam, że w tej chwili ta luka sięga kilku lat. Trzech, pięciu, to trudno powiedzieć. Natomiast ona sięga kilku lat i tutaj mówię zarówno o tym, że powszechność usługi jest mała, jak również o zainteresowaniu ze strony dużych podmiotów, bo możemy śmiało powiedzieć, że i w Stanach Zjednoczonych, i w zachodniej Europie duże podmioty albo same rozwijają takie usługi, albo przejmują podmioty samodzielne. Natomiast u nas póki co takie światełko w tunelu jest jeszcze no bardzo, bardzo mało widoczne, bo możemy mówić o dwóch, trzech podmiotach, które tego typu bardzo uproszczone usługi oferują. Czy to jest tak, że faktycznie my stawiamy dopiero pierwsze kroki w robodoradztwie, czy może to światełko w tunelu zaczyna trochę świecić mocniej i widzi Pan szansę na to, żeby ten rynek w Polsce faktycznie nabrał rozpędu? Z mojego punktu widzenia jako przedstawiciela firmy, która dostarcza rozwiązania również w tym obszarze, ja widzę światełko w tunelu, dlatego że jest duże zainteresowanie ze strony klientów, czyli ze strony instytucji finansowych. Obserwujemy również to, co dzieje się w sieci czy też w internecie, jak potencjalni klienci takich usług wyrażają swoje zainteresowanie i niewątpliwie zainteresowanie jest z obu stron. To zainteresowanie oczywiście musi się przerodzić w pewnego rodzaju konkrety, czyli w faktyczne wdrożenie i uruchomienie tego typu usług. I tutaj tym światełkiem w tunelu jest to, że prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami, które takie usługi chciałyby uruchomić i zaoferować swoim klientom. Czy może mówimy tutaj o branży TFI, o domach maklerskich? Mówimy, oczywiście nie mogę zdradzać szczegółów ze względu na wczesny etap tych rozmów, natomiast mówiąc o branży, mam na myśli zarówno instytucje typu TFI, jak również banki i biura maklerskie, no bo należy zwrócić uwagę, że w przeciągu kilku ostatnich lat zaszły duże zmiany, jeżeli chodzi o rynek pośredników, o rynek brokerów i teraz mamy sytuację, w której większość tych usług świadczona jest już w ramach usług, czy też w ramach działalności banków. Kiedy myślimy o usłudze robodoradztwa, mówimy o automatyzacji. Pytanie, czy ta usługa z racji tej automatyzacji jest skierowana właśnie do klientów, inwestorów, którzy mają mniejszą wiedzę i brak czasu na myślenie o inwestycjach? Te algorytmy wyłączają właśnie ten element braku czasu i wiedzy? Myślę, że to jest bardziej złożone, bo na pewno można stwierdzić, że usługa do robodoradztwa doskonale wpisuje się w oczekiwania osób, które nie posiadają czasu i wiedzy pozwalającej im na budowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych. I to jest
Jeden aspekt. Drugim aspektem jest to, że ta usługa doskonale wpisuje się w oczekiwania i potrzeby osób, które przyzwyczajone są do korzystania z wszelkiego rodzaju usług, czy też interakcji ze wszelkiego rodzajami usług w sposób cyfrowy, online'owy. Tak jak te odeszliśmy od zamawiania, nie wiem, taksówki używając telefonu, jak upowszechniły się usługi dostarczania, nie wiem, pizzy za pomocą aplikacji, tak również usługi finansowe przeniosły się do świata cyfrowego. Dziś większość użytkowników usług bankowych korzysta z nich na urządzeniach, nawet nie online, ale korzysta z nich na urządzeniach mobilnych. I myślę, że to jest też trend, który pozwala zaakceptować korzystanie z usługi doradztwa inwestycyjnego oferowanej w sposób automatyczny na urządzeniu mobilnym, gdyż te dwie metody świadczenia tej usługi doskonale się uzupełniają. A z drugiej strony oferują one usługę, która osobom niedoświadczonym, które nie mają czasu, które nie są w stanie samodzielnie zbudować jakiegoś stabilnego, zdywersyfikowanego portfela, zaoferować taką usługę no po pewnym ekonomicznym koszcie, który jest przez nich z jednej strony akceptowalny, a z drugiej strony daje możliwość zainwestowania niewielkich kwot środków. Czyli oprócz tego, że mamy osoby o niskich dochodach i o małym doświadczeniu, to są też osoby, które no, korzystają z usług w sposób cyfrowy, mobilny. Chciałbym zapytać teraz, jak od praktycznej strony wygląda robodoradztwo? Czy to jest dobór akcji przez algorytmy do portfela, czy jednak to jest bardziej koszyki, czyli na przykład dobieranie funduszy ETF, które naśladują konkretne rynki? W zależności od rodzaju oferowanej usługi, spektrum instrumentów oferowane może być różne. To mogą być, czy są najpopularniejsze obecnie na świecie, są niewątpliwie ETF-y. Czyli inwestowanie pasywne. No jest wiele czynników, które za tym przemawia. Przede wszystkim to, że te instrumenty wykazują się o wiele większą zmiennością i ze swojej natury oferują dywersyfikację. Dlatego, że pośrednio niejako ETF inwestuje w instrumenty, czy też w indeks, który pokrywa albo cały rynek, albo pewien określony segment rynku. I nie da się ukryć, że około 80-90% usług RoboAdvisory oferuje portfele zbudowane z ETF. Niemniej jednak istnieją rozwiązania, które budują takie portfele zbudowane z akcji, oferują portfele zbudowane z instrumentów dłużnych, a nawet są doradcy, czy też robodoradcy, którzy oferują portfele zbudowane z instrumentów nienotowanych. Z jakichś udziałów w instrumentach inwestycyjnych typu venture capital, czy w podmiotach inwestujących w nieruchomości lub niepubliczne podmioty. Dlatego to spektrum instrumentów, które oferują doradcy finansowi, jest dosyć duże, natomiast biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników, profil inwestorów zainteresowanych tych usługą, niewątpliwie ETF-y stanowiły, stanowią i będą stanowić dominujący przedmiot inwestycji. I tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu ETF-ów i ich roli w robodoradztwie. Nie da się ukryć, że rynek ETF-ów w Polsce no, też jest jednak na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Tych ETF-ów notowanych na warszawskiej giełdzie wciąż jest jednak bardzo mało. Czy to jest właśnie problem też w rozwoju robodoradztwa w Polsce i ewentualnie jak ten problem można obejść? Niewątpliwie tak. Niewątpliwie mała liczba ETF-ów no i niska płynność na tym rynku, jak również pokrycie indeksów przez te ETF-y sprawia, że jest niemożliwe zbudowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych, a dodatkowo portfeli, które będą odpowiadały oczekiwaniom różnych grup inwestorów. Inwestorów o różnym nastawieniu do ryzyka, o różnym horyzoncie inwestycyjnym, o różnych poziomach dochodów. Istnieją oczywiście rozwiązania, które pozwalają
świadczyć usługę robodoradztwa mimo braku instrumentów typu ETF. Przede wszystkim są to usługi robodoradztwa oferujące portfele zbudowane z funduszy inwestycyjnych. To jest jeden kierunek i ten kierunek wydaje się mieć największą szansę rozwoju w Polsce, dlatego że trudno jest liczyć na pojawienie się wielu płynnych ETF-ów na naszej giełdzie. Rynek nie jest na to gotowy i wydaje się, że jeszcze przez kilka lat nie będzie. Z drugiej strony inwestowanie w ETF-y notowane w innych walutach niesie ze sobą mimo wszystko pewnego rodzaju ryzyko walutowe, co może mitygować tudzież odstręczać inwestorów od tego typu instrumentów. Czyli pozostają fundusze inwestycyjne, otwarte fundusze inwestycyjne i w oparciu o nie można spokojnie budować takie portfele, które będą zarządzane w sposób automatyczny. Oczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że takim czynnikiem, który przyciąga inwestorów do robodoradztwa są niskie koszty. Są one wielokrotnie niższe niż w przypadku funduszy otwartych. Dlatego też wydaje się, że czynnikiem, który determinuje rozwój tego typu usług opartych o fundusze otwarte, będzie na pewno oferowanie tego typu usługi z pewnym określonym niskim poziomem opłat. Czy to oznacza, że branża TFI też będzie musiała dostosować się do wymogów robodoradztwa? Wydaje mi się, że jest to nieuniknione. Pewien segment rynku, mam tutaj na myśli klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych, będzie bardzo zainteresowany tego typu usługą. Dlatego, że nie mając innych alternatyw, ci klienci będą chcieli inwestować w portfele funduszy inwestycyjnych. Nie w fundusze, ale w portfele funduszy. I towarzystwa funduszy inwestycyjnych, odpowiadając na oczekiwania, potrzeby swoich klientów, ale też konkurując między sobą, będą musiały taką usługę oferować. Nie wydaje się to być z punktu widzenia technologicznego zbyt dużym wyzwaniem, natomiast towarzystwa funduszy muszą się przygotować organizacyjnie i formalnie do świadczenia tego typu usług. To skoro mówimy o wyzwaniach związanych z robodoradztwem, chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, a mianowicie regulacje. One dzisiaj pomagają czy przeszkadzają w rozwoju robodoradztwa w Polsce? Ja pamiętam jakiś czas temu Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała taki dokument, przewodnik dla firm, które szykują się do wdrożenia robodoradztwa, pokazywała tam jak należy to zrobić. Czy ten dokument też wyczerpuje jakby spektrum tematu? Zgadza się. Jeżeli chodzi o regulacje, no to one w żaden sposób nie ograniczają czy nie zabraniają świadczenia tego typu usług i prawdą jest również to, że KNF opublikowała rekomendację dotyczącą świadczenia usług robodoradztwa. Ponieważ akurat miałem okazję, przyjemność weryfikować ten dokument i weryfikować treść jego zapisów, to muszę powiedzieć, że na pewno nie, w żaden sposób nie ogranicza on świadczenia tego typu usług. W żaden sposób nie tworzy barier większych niż mają podmioty funkcjonujące na całym świecie. W pewien sposób wyjaśnia, w jaki sposób należy postępować w przypadku, kiedy ta usługa będzie miała, czy też napotka na pewnego rodzaju trudności czy problemy, definiuje granice świadczenia takiej usługi, definiuje jej ramy i mówi o tym, gdzie w tym modelu świadczenia tej usługi jest instytucja finansowa, gdzie są ludzie odpowiedzialni za jakość świadczonej usługi. Czyli z punktu widzenia regulacji, z punktu widzenia rekomendacje czy też zaleceń i stanowiska nadzorcy, sytuacja jest jasna. Usługa może być świadczona, usługa powinna być świadczona w sposób odpowiedzialny, usługa powinna być wyposażona w mechanizmy zabezpieczające zarówno inwestorów, jak i instytucję finansową przed sytuacjami wyjątkowymi, nadzwyczajnymi, które zawsze mogą się zdarzyć. Natomiast jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione, a wydaje się, że zarówno technologia, jak i
jakieś procedury organizacyjne wewnątrz instytucji finansowej pozwalają na ich ustanowienie, to w takiej sytuacji usługa może być świadczona, może być oferowana inwestorom i dawać takie same możliwości, jakie dają tego typu usługi świadczone na świecie. Panie Marcinie, to na koniec chyba najważniejsze pytanie. Czy algorytmy są skuteczniejsze od ludzi? Czy algorytmy są skuteczniejsze od ludzi? To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno można powiedzieć, że algorytmy są obiektywne. Na pewno można odpowiedzieć, że algorytmy nie mają konfliktu interesów i nie mają uprzedzeń. I z tego punktu widzenia, jeżeli rozpatrujemy w sytuację, w której algorytm bierze pod uwagę czynniki makro, mikroekonomiczne, kiedy budując portfel inwestycyjny korzysta z metod statystycznych, ilościowych, kiedy weryfikuje dane fundamentalne spółek, długoterminowe trendy, to algorytmy wydają się być skuteczniejsze od ludzi. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że są sytuacje, w której algorytm może zawieść, są sytuacje, w której algorytm powinien pozostać pod kontrolą człowieka. Są to sytuacje nadzwyczajne, niespodziewane, klęski żywiołowe, wojny, czy choćby taka epidemia, czy pandemia, która miała miejsce w roku ubiegłym i właściwie trwa dalej. To są czynniki, których algorytm nie jest w stanie przewidzieć, a człowiek jest w stanie zareagować. Dlatego też każdy mechanizm inwestowania automatycznego jest wyposażony w bezpieczniki, które pozwalają albo przejąć kontrolę przez człowieka w odpowiednim momencie, albo zmodyfikować działanie algorytmu i dostosować go do takiej nadzwyczajnej sytuacji. Czyli z mojego punktu widzenia mogę powiedzieć tak, algorytmy w pewnych sytuacjach będą skuteczniejsze od ludzi, natomiast cały czas musimy pamiętać o tym, że powinniśmy je kontrolować i że te algorytmy powinny podlegać ciągłemu rozwojowi, ciągłej weryfikacji i ciągłemu usprawnianiu po to, aby ten poziom jakości rekomendacji, które są przez nie świadczone, był coraz wyższy. Mówiąc krótko, zaufanie oparte na kontroli. Marcin Zdaniewicz, konsultant biznesowy Asseco Poland, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję również. Ja oczywiście zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu jutro o godzinie 12:00.